Witam Cię w kursie Jak napisać rozprawkę na rozszerzonym egzaminie z języka polskiego. Nazywam się Iwo Scelina i od ponad 25 lat pracuję z młodzieżą. Przygotowuję ich do egzaminu maturalnego w bardzo różnych wersjach, więc jestem przygotowany do tego, żeby przeprowadzić Cię przez te wszystkie etapy, które są potrzebne, aby Twoja matura rozszerzona również była jak najlepiej napisana. Jestem również egzaminatorem maturalnym, więc zdaję sobie sprawę z tego, czego komisja oczekuje od ciebie wtedy, kiedy przygotowujesz się, a potem piszesz swój egzamin z rozszerzenia z polskiego. Chcę ci przybliżyć w tym momencie kształt tego kursu, który właśnie rozpoczynasz. Kurs będzie się składał z kolejnych lekcji, w których będę przeprowadzać cię przez następujące po sobie zagadnienia związane z tym, w jaki sposób pracować z tekstem na maturze rozszerzonej. Po pierwsze, zapoznam Cię w ogóle z tą ideą, jaką jest praca na maturze rozszerzonej. Czym ona ma być, jak ona ma mniej więcej wyglądać, czym się ma charakteryzować. Powiemy sobie również na temat tego, w jaki sposób egzaminatorzy będą wyceniali Twoją pracę, ponieważ znajomość tych wszystkich zasad również jest istotna po to, żeby pracę przygotować odpowiednio pod to, na co będą zwracać uwagę egzaminatorzy. Kolejne lekcje, które będą następować po sobie, związane będą z pracą nad tekstami. Po pierwsze, zajmiemy się tekstem, który wspólnie prześledzimy. Będziemy analizować to, co będzie materiałem literackim. Później będziemy wskazywać sobie, jakie rzeczy są istotne w tym materiale i w jaki sposób może być zbudowana, zapisana praca, która odwoływać się będzie właśnie do takiego tekstu. Kolejne lekcje będą wymagały Twojego zaangażowania. To znaczy, będzie się pojawiał tekst, który trzeba będzie indywidualnie opracować, a później po Twojej pracy znowu się spotkamy na lekcji, w której powiemy sobie, co można było dostrzec i w jaką stronę Twoja interpretacja i Twoja analiza, a potem opis zagadnienia może być poprowadzony. Ostatecznie znajdziesz tutaj również materiały, które pozwolą Ci samodzielnie popracować nad dwoma jeszcze tekstami. Również w ramach pomocy znajdziesz tam podpowiedzi, co można by ewentualnie w tym materiale literackim znaleźć. Po pierwsze, zdający rozpoznaje problem, opisuje go i próbuje rozwinąć ze względu na własne kompetencje. Należy ten problem również rozważyć i ocenić, bo do tego ma również doprowadzać rozprawka na maturze z języka polskiego w wersji rozszerzonej. Należy sformułować swoją argumentację i ta sformułowana argumentacja ma potwierdzać ocenę, którą wcześniej wystawiasz. Ocena oczywiście może być albo zgadzająca się z treściami, które podaje autor, albo możesz również stwierdzić, że masz inne spostrzeżenie dotyczące jakiegoś zagadnienia literackiego, teoretyczno-literackiego, historyczno-literackiego i możesz to udowodnić przykładami, które właśnie będziesz podawać. Jeżeli spojrzymy sobie na sposób oceniania tego kryterium, ważne jest, aby zaznaczyć, że nieodczytanie głównego tematu może powodować, że praca uzyskuje w tym kryterium 0 punktów. 0 punktów z tego kryterium będzie niestety powodowało, że cała praca będzie niezaliczona. Dlatego warto poświęcić czas na to, żeby dokładnie prześledzić treść dołączonego do tematu tekstu. Następne kryterium to spójność lokalna. Spójność lokalna dotyczy treści, które są zapisane w obrębie jednego konkretnego akapitu. Wiadomo, że akapit ma nam budować jakieś jedno spostrzeżenie, ma być zapisem jednej konkretnej myśli. Jeżeli w jednym akapicie próbuję sprzedać dwie, trzy, cztery rzeczy, które są dla mnie istotne, to może to powodować, że spójność lokalna będzie tam zachwiana. Lepiej, zamiast mieścić różnorodne informacje w jednym akapicie, zbudować kilka akapitów. O tym też powiemy sobie w kolejnych zajęciach. Po pierwsze, ważna rzecz. Spójrzmy na
temat, który jest dołączony do tego tekstu. I tutaj informacja dosyć istotna. Za każdym razem temat, który jest tematem na maturze rozszerzonej, brzmi bardzo, bardzo podobnie. W pierwszej części jest informacja dotycząca tekstu, czyli zapisane jest, tak jak tutaj widzimy, określ, jaki problem podejmuje Grzegorz Trębicki w podanym tekście. Oczywiście za każdym razem będzie wymieniony autor, którego tekst jest dołączony jako materiał źródłowy, więc nie będzie nic innego. Ale to, co jest istotne w tym pierwszym zdaniu pojawiającym się w temacie, to informacja dotycząca tego, co należy znaleźć w materiale, który właśnie będziemy teraz analizować, a później opisywać. Należy określić problem, który się pojawia w tekście. Określ, jaki problem podejmuje Grzegorz Trębicki. I to zadanie będzie za każdym razem w ramach matury rozszerzonej do zrealizowania. Spójrzmy w takim razie na tekst. Tekst Trębickiego nosi tytuł Fantasy, ewolucja gatunku. I to, co warto robić z tym tekstem. Po pierwsze, czytając go, warto sobie zaznaczać najistotniejsze rzeczy, które widzę w tym tekście. Robić sobie notatki obok tego tekstu, na tym tekście. To nie będzie podlegało żadnej ocenie, a może powodować, że twoja praca będzie zdecydowanie łatwiejsza do wykonania, ponieważ już będziesz widzieć, co jest podane w pierwszym akapicie, w drugim, w trzecim, jak autor taki temat, tutaj akurat zapisany jako ewolucja gatunku fantasy, prowadzi, co próbuje pokazać, czy odwołuje się do jakichś konkretów, czy też nie, bo to też będzie istotne. Jeżeli autor nie odwoła się do żadnych konkretnych materiałów, to twoim zadaniem będzie wskazanie, że widzisz tę teorię, która jest proponowana w tekście, w jakiejś praktyce. Zatem jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób próbuje nam opisywać tę literaturę Trębicki, to możemy zauważyć, że wyróżnia takie dwa podstawowe sposoby patrzenia na tę literaturę. Jest to literatura niemimetyczna w ogóle. I to jest pierwsza rzecz. Więc to są takie rzeczywistości ukazywane w tekście, które po prostu określamy jako fantastyczne. Fantastyczne, czyli niezwiązane z realizmem. I tutaj warto sobie zapamiętać, że za każdym razem, jeżeli mówimy o elementach fantastycznych w literaturze, czy też w sztuce, to mówimy o takim ukazywaniu rzeczywistości, która nie jest związana z realizmem. Więc jakiekolwiek duchy, zjawy, postaci baśniowe, mitologiczne, duchowe nie będą zaliczane do rzeczywistości mimetycznej. Za każdym razem to będzie rzeczywistość niemimetyczna, więc fantazyjna czy też fantastyczna, bo w takiej wersji nazewniczej to w literaturze się pojawia. Przejdźmy w takim razie do tekstu. Oczywiście rozpoczynamy od wstępu. Wstęp może brzmieć na przykład w ten sposób. Wyobraźnia. To właśnie ona decyduje o tym, jak postrzegamy rzeczywistość, jak patrzymy na naszą przyszłość i wydawałoby się paradoksalnie, jak opisujemy przeszłość. Od dzieciństwa zapełniamy nasze światy wyobraźni postaciami znanymi z baśni, legend, podań. Żyją w nich smoki, krasnoludy, u niektórych krasnoludki, elfy, ogry, czarodziejki, magowie. Te plejady bohaterów uzupełniają rycerze i wojownicy, królowie, książęta i księżniczki, kształtowani na wzór bohaterów średniowiecznych pieśni rycerskich i romansów dworskich. Kto z nas nie przeżywał takiej przygody z wyobraźnią? Wprowadzam w temat. Mówię o tym, co jest istotne, bo to, co sygnalizuje nam autor tekstu źródłowego, to właśnie taka zabawa z wyobraźnią. On tam sygnalizuje, że samo pojęcie fantasy, fantazji jest dosyć szerokie i w różnych zakresach możemy sobie je tłumaczyć. I teraz rzecz istotna, która jest tutaj dodatkiem do tego zapisu. Ponieważ ja wymieniłem tylko kilka tekstów,
które mogłyby służyć do tego, żeby potwierdzić to, że rzeczywiście literatura fantasy jest zgodna z tymi wyznacznikami, które Trębicki pokazuje, że ta literatura odwołuje się do czegoś, co już było wcześniej, że wcześniej w tych tekstach średniowiecznych, baśniowych, legendowych są takie właśnie motywy i tak rzeczywistość konstruowana jak fantasy. To jest tylko i wyłącznie fragment możliwego doboru treści. Chcę ci pokazać, że inne utwory również mogłyby być tutaj brane pod uwagę. Do czego można się odwołać? Można się odwołać do bardzo różnych tekstów, bo oprócz tego, co już tutaj jest przywoływane przecież w tej pracy, czy to Hobbit Tolkiena, Władca Pierścieni, Opowieści z Narni, cały cykl można brać pod uwagę, czy całość cyklu Howarda, Opowieści o Conanie. Można również sięgnąć do chociażby Czarnoksiężnika Skrajny Oz Bauma. Można sięgnąć do tekstów Ursuli Le Guin, chociażby Czarnoksiężnik z Archipelagu, czy też do innych, które Le Guin stworzyła, bo jej świat, ten świat fantasy jest przecież naprawdę bogaty. Można, tak jak tutaj wspominałem w tekście, który wcześniej już był czytany, odwołać się do sagi o Wiedźminie. Pamiętaj, rzecz istotna, ważna, minimum co najmniej 300 słów. To jest wymóg, który należy wypełnić. Ten wymóg należy wypełnić. W takim razie spójrzmy na to, co można było dostrzec w tym tekście. Proszę, patrz również na swój materiał, na to, co ty dostrzegasz i porównajmy te dwa zapisy, twój i mój. Po pierwsze, ważny jest temat, tego oczywiście nie pomijamy. I w temacie już mamy informację o tym, że Parandowski będzie się zajmować tworzywem literackim. Tworzywem literackim to znaczy z czego jest zbudowana literatura, z czego jest zbudowana, szeroko mówiąc, sztuka. I zaraz na początku, w pierwszym akapicie wyraźnie widzimy, że Parandowski nam pisze, iż sztuka pisarska, no bo tutaj mówimy o literaturze, sztuka pisarska nie zna granic. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, że teraz możemy wyznaczyć jakieś konkretne granice tego, co może być w literaturze, a co nie może być w literaturze. Po prostu sztuka pisarska jest tak szeroka, że może obejmować w zasadzie wszelkie doświadczenia człowieka. Tak samo o pisarzu mamy informację podaną w kolejnym akapicie. Zauważ, że trzeci akapit rozpoczyna się od informacji, kim jest pisarz. Pisarz ma w sobie coś z kłusownika, z włamywacza, złodzieja, porywa i kradnie. Znowu mamy pewien obraz metaforyczny dotyczący właśnie tej postaci, która tutaj jest zasadniczą postacią w tekście. Możemy powiedzieć, że takim słowem kluczem jest literatura, to jest jedno słowo klucz i pisarz. I to tworzywo pomiędzy literaturą, która powstaje, pisarzem, który z czegoś musi korzystać. Pisarz ma w sobie coś z kłusownika, z włamywacza, ze złodzieja. I jest w tym fragmencie, w tym trzecim akapicie tekstu wyraźnie napisane, że on wybiera, on kradnie to, co w rzeczywistości jest dostrzegane. I to jego wyobraźnię nasyca po to, żeby zbudować jakiś konkretny obraz. Czasami są to rzeczy, czasami są to ludzie. Tak tutaj na końcu tego trzeciego akapitu jest napisane. Ludzie, którzy mogą się cieszyć z tego, że zostali dostrzeżeni przez twórcę, a mogą się wcale z tego nie radować i mogą mieć pretensje do autora, że ich osoba została wykorzystana w tak niecnym celu, jak stworzenie jakiegoś tekstu literackiego.
Zatem patrząc na ten tekst Zellera, warto rozpocząć znowu od samego początku, czyli od tematu, który tu się pojawia, prześledzenia co w temacie i co w tytule mamy materiału źródłowego. Tytuł materiału źródłowego to poezja i filozofia. I myślę, że ewidentnie jesteśmy w stanie sobie na podstawie tego tytułu już zaobserwować, że to, co jest głównym problemem, głównym zagadnieniem w rozważaniach Bogdana Zellera, to wzajemna relacja pomiędzy poezją i filozofią. I to jest ten problem główny, dostrzeżony w tym tekście, który należy zasygnalizować. Więc taką właśnie obserwację musimy wpisać. Bogdan Zeller pisze o wzajemnych relacjach pomiędzy filozofią i poezją. Pisze, w jaki sposób literatura i filozofia, literatura pojmowana jako poezja, bo tu poezja jest na plan pierwszy wysuwana, jak filozofia i literatura wzajemnie na siebie wpływały. Jakie są te ułożenia pomiędzy tym, co jest obserwacją charakterystyczną dla filozofii i obserwacją charakterystyczną dla poezji. W dalszych rozważaniach Zeller przeprowadza nas przez to patrzenie na wzajemną relację pomiędzy filozofią a poezją. Wskazuje, jakie są zależności. Pokazuje, że filozofia jest tą pierwszą, że ona opisuje nam rzeczywistość, która potem jest realizowana w poezji. Takie spostrzeżenie jest tutaj podawane w tym tekście, że filozofia zaczyna stabilizować to, co jest poezją. Jakbyśmy sobie spojrzeli w ogóle na tendencje antyczne, to możemy wyraźnie wskazać, że teorie dotyczące literatury, a poezja przecież w literaturę będzie wchodziła, to są teorie antyczne. Antyczni filozofowie zaczynali rozpatrywać, w jaki sposób ułożyć tę rzeczywistość, która jest rzeczywistością kulturową, a potem nazwaną literaturą i sztuką. Więc to filozofia zaczynała nakładać pewne normy, zaczynała nazywać pewne kształty, które pojawiały się chociażby w literaturze, w poezji. Więc można powiedzieć, była wyżej. Twoje stanowisko musi być udokumentowane, więc warto, aby odczytać zasadniczy problem, który jest poruszany w artykule, po to, żeby to stanowisko również do tego zasadniczego problemu się odwoływało i by wykorzystywało maksymalnie dobrane do tego problemu lektury. Warto też, żeby te lektury były dobierane odpowiednio. Z jednej strony możemy sobie powiedzieć, że jest to przecież matura wersji rozszerzonej. Skoro to jest matura wersji rozszerzonej, to powinniśmy tam dawać różnorodne teksty, które nie stanowią tekstów wpisanych w podstawę. Ale weź pod uwagę, że jest taki zakres tematów, który może się pojawić na przykład na maturze rozszerzonej, gdzie teksty, które są tekstami podstawowymi, mogą naprawdę stanowić dobrą argumentację. Więc z jednej strony poszukuj takich tekstów, które będą tekstami rzeczywiście rozszerzającymi, będą tekstami, które pokazują, że masz szersze kompetencje, że potrafisz odwołać się do jakichś kontekstów historycznych, literackich, innych jeszcze, teoretyczno-literackich, filozoficznych. To jest jedna część twojej pracy. Ale również pamiętaj o tym, że możesz posługiwać się tekstami, które są tekstami podstawowymi, po to, żeby pokazać, że twoja wiedza jest zbudowana na dobrym fundamencie. To nie jest tak, że na maturze rozszerzonej z języka polskiego
Nie możesz wykorzystywać pana Tadeusza, lalki czy trzeciej części Dziadów, albo chociażby Wesela Wyspiańskiego jako materiału argumentacyjnego. Jak najbardziej. To też może być zastosowane. Warto jednak pamiętać, że dobrze jest uzupełniać to czymś jeszcze, żeby pokazać, że twoja wiedza, twoje kompetencje polonistyczne są szersze. Żeby zaciekawić odbiorcę twoim patrzeniem na literaturę, twoim patrzeniem na zagadnienia, które są poruszane akurat w tym temacie, który przychodzi ci opracowywać.